Cześć, wracam do tematu. A więc, no cenowo jak to wychodziło? New Holland, taki na bogatym wyposażeniu dość, ale bez jakiejś tam fantazji, ale prawie co tam trzeba było i te takie troszeczkę lepsze, może mogę powiedzieć troszeczkę lepsze niż tutaj wyposażenie mam w tym John Deere. Wyszedł 260 tysięcy netto, także no to dużo taniej to jest. To jest 60 tysięcy ponad różnicy między tym a tamtym. Case podobnie, chociaż troszeczkę drożej, ale ja myślę, że to jest chyba kwestia tylko dogadania, bo to były takie wstępne zapytanie, coś z tego można byłoby ugrać. Zresztą z tych 260 tysięcy też coś myślę, że można byłoby ugrać, bo to była wstępna oferta. Nigdy się nie daje ostatecznej oferty jako pierwszej. No, także zresztą ten, kto kupuje sprzęt, to wie, że najwięcej się jeszcze można wynegocjować, jak się ma długopis w ręku. I albo tak, albo siak. Valtra o dziwo wyszła 10 tysięcy drożej. Massey Ferguson i Claas w tych samych pieniądzach. No i po podliczeniu jeszcze warunków finansowania. Wtedy jak ja go brałem, to w tamtym okresie miał tylko, z tego co się orientuję, przynajmniej z tych co ja chciałem ciągników, tylko John Deere mi zaoferował 7 lat 0% finansowanie, a przepraszam, 5 lat 0%, a tam nie 0,5% czy jakiś bardzo drobny procent przy 7 latach, tak? Więc no to bardzo fajne jest finansowanie, no praktycznie jeżeli jest jakaś różnica cenowa między jednym a drugim 10 tysięcy, to praktycznie to są właśnie te odsetki, nie? Więc to wyszło fajnie. Zresztą mnie obsługuje tutaj pani, bardzo fajna pani z banku, która współpracuje z tym John Deere'em, więc bardzo się dogadujemy. Ona tak naprawdę, ona bardziej pilnuje mnie niż ja sam siebie, więc bardzo zadowolony jestem z tej obsługi, bo wcześniej też brałem w Polboto ciągnik i też brałem kredytowanie, ale był inny bank i powiem wam, że jesteśmy w sądzie, także nie jestem zadowolony z tego banku, jednym słowem. No pięknie jest, nie wiem czy widzicie, naprawdę dzisiejsza pogoda dopisuje. No i jeszcze jest wiele takich aspektów, dla których ja wybrałem akurat ten ciągnik. No słuchajcie, no ja mam ojca prawie 70 lat w przyszłym roku i to nie jest tak, że on się uczy bardzo szybko nowych systemów, on już do czegoś jest przyzwyczajony i jakby ten ciągnik dużo odbiega, bo jest komputer, tak? Ale tutaj cała ta filozofia, ten podnośnik, tutaj te biegi, tu rewers, wszystko jest tak mniej więcej jak w tym 5R, więc zaadaptowanie mojego taty, żeby czasami podjechał gdzieś dużym ciągnikiem, jest dużo prostsze. No to też jest kolejny punkt, dlaczego ja wziąłem. Jak ktoś nie ma takiego problemu, znaczy no nawet nie jest problem, tylko nie ma takiej kwestii do rozważenia, no więc to jakby nie jest dla niego ani plus, ani minus, a dla mnie akurat był plus. No i kolejna rzecz, która mi się akurat bardzo podobała, no to ja jestem no fanem technologii nowych, mniej lub bardziej nowych. Jako to, że skończyłem między innymi też Politechnikę, nie tylko rolnictwo, i tam miałem dużo z takich rzeczy jak programowanie i tak dalej. Zresztą napisałem jeszcze, to się pochwalę, własną aplikację do zarządzania gospodarstwem, ale jeszcze jej nie ukończyłem i już obiecywałem, że dam ją na testy paru rolnikom, no ale no nie mam czasu jej ukończyć, ale przez wakacje ją ukończę, taki mam plan. Wracając do tematu. Także ja się jakoś nie boję elektroniki, tak, tej powszechnie rozumianej elektroniki, tych tutaj software'ów i tak dalej, bo ja po prostu rozumiem, jak one działają i jakoś to mnie nie straszy. Zresztą ja też zauważyłem, jak mój tata użytkuje czasami ten ciągnik, no to on tu jest wyłączony, tak, że coś tu trzeba nacisnąć, coś się zrobi to, coś się zrobi tamto. Natomiast on nie ma tej takiej biegłości jak małe dzieci, co biorą od małego telefon i nie ma znaczenia jaki telefon mają, to umią go obsłużyć, tak? Więc coś tu mu czasami ma jakieś trudności, albo coś mu się tutaj zawiesi, jakiś podnośnik i mówi, że ten ciągnik nie jest taki fajny, bo tu się coś zawiesza. No mi się nic nie zawiesza, bo ja potrafię to wszystko ustawić i użytkuję to z zrozumieniem. Tak samo, nie wiem, jak ja odpalam ten ciągnik, to nie ruszam ani rewersem, ani biegiem, dopóki się ten komputer nie załaduje. Jeżeli to jest w przeciągu jednego dnia parę odpaleń, to ten komputer się odpala w sekundę, tak? Ale jeżeli on stał 3 tygodnie i ja odpalam, to niestety, no to musi postać się 2 minuty, on musi złapać odczyty, wczytać software, odczyty ze wszystkich czujników. Jakby, no, w trosce o długotrwałe użytkowanie bez problemów, ja sobie to odczekam, to się wszystko wczyta, nie ma pośpiechu, tak? Bo nie ma nic gorszego, jak się zrobi jakiś bug w software'ze i wszystko mechanicznie i elektronicznie działa, a software już nie działa, bo już została taka wprowadzona kombinacja klawiszy, której nawet tester, oddając ten sprzęt, nie był w stanie tego przetestować, albo nie potrafił. Więc tak jak wcześniej mówiłem z tym użytkowaniem, czy nie za dużo na przednią oś, nie za dużo do tyłu, ciągnik ma być szyty na miarę, a nie przeciążany, no to wtedy będzie pracował długo, tak samo z tą elektroniką. No podobno wysiada, tak Szokon napisał w jakimś komentarzu, że w tych szóstkach palą się monitory. No nie wiem, czy to jest prawda, skoro napisał, nie zarzucam mu kłamstwa, ale ja pierwszy raz słyszę. Ale od razu mam teorię, dlaczego tak się może dziać. No przecież to jest elektronika, to pracuje w jakichś warunkach. Fakt faktem, to powinno być odporne na takie rzeczy, ale ja podejrzewam, że taka jest przyczyna, skoro to się pali. Ludzie kupują ciągniki, często są pracownikami, więc mają w nosie, czy ten ciągnik zadbany, czy nie, bo za 5 lat szef kupi nowy, no bo tam się robi 1000 czy 2000 motogodzin w roku i tyle, ten ciągnik po prostu nie stygnie nawet. I się jeździ z otwartymi szybami, wszystko tu zakurzone, zapierdzielone, no i nie ma odpowiedniego chłodzenia. No, tak jest moje wytłumaczenie, ale czy to jest prawda? To się okaże, jak mi się spali, tak? To, bo ja dbam akurat o czystość, ja uwielbiam pracować w czystym ciągniku. Nie wiem, no, czy to tak jest. W każdym razie ja się tego nie boję. A dla mnie ten akurat wyświetlacz i ten software ma wielki plus, bo według mnie, to jest moja subiektywna ocena, tego nikt nie musi się ze mną zgadzać. Według mnie ten software jest jeden z najbardziej przejrzystych z dostępnych na rynku. Software New Hollanda akurat w tym przypadku, no bo taki oglądałem, bardzo mi się nie podoba, jest taki archaiczny, te dobory kolorów są takie z lat wczesnych 2000, no nie podoba mi się to i tyle, no nie musi mi się podobać, tak? No i ogólnie cała estetyka tej tutaj kabiny bardzo mi się podoba. Ja lubię te odcienie i beżu, i brązu. No po prostu jak wsiadłem do tego ciągnika, to wiedziałem, że ja tutaj mogę przepracować wiele godzin i tutaj nic nie będzie mnie tak bardzo drażnić. Więc dużo było takich za, żeby kupić ten ciągnik. Co jeszcze? No tak mówiłem, ja lubię tę technologię mniej lub bardziej zaawansowaną i to, że ja ciągnik dostając z fabryki jestem w stanie go sobie jakoś skonfigurować i nie chodzi mi tutaj o konfigurowanie, czyli kurczę, patrzcie jaki to jest dojazd, jaki rozmiar opon, czy jaki, no nie wiem, czy mam mieć tu, czy nie, nie chodzi mi o tą konfigurację, mi chodzi o tą konfigurację taką typu, mam tutaj zawieszenie, o kurczę, słyszycie? Dramat. Znaczy to więcej robi hałasu niż szkody, no ale no dlaczego tylko ja mam obcinać drzewa? To jest moje pytanie, takie ogólne. Dobra, wracając do tej konfiguracji. Mając tutaj amortyzację hydrauliczną i amortyzację kabiny i amortyzację przedniej osi, ja jestem w stanie, mam tutaj regulację w tym ciągniku i mogę sobie wyregulować, jak mocno, jak sztywno ma być ta przednia oś. Czy ma być w ogóle amortyzacja, czy ma być wyłączona do tura, tak? Czy kabina ma być amortyzowana, czy ma się wyłączyć. Mam możliwość wyboru i to ja decyduję, jak mocno ma bujać ta kabina, czy ma nie bujać. Dlatego mnie dziwią to czasami takie komentarze: ja wolę mechaniczną, amortyzację w 6M. Też taki coś się wypowiedział, bo ta hydrauliczna za mocno buja. No to weź sobie wyreguluj tak, żeby ci nie bujała. No to nie ma nic trudnego, jest płynna regulacja i tyle. I praktycznie cały ten tutaj wyświetlacz się konfiguruje i naprawdę jest mało rzeczy, które tutaj nie są programowalne. Ten komputer jest naprawdę tak mocno rozbudowany, że co mi nie przyjdzie na myśl, to jestem w stanie sobie tutaj skonfigurować. No oprócz tego to przygotowanie do nawigacji, to też o tym myślałem, bo chciałbym w przyszłym roku wejść w tą nawigację. No i to wygląda w ten sposób, że jak kupię jedną nawigację, no fakt dużo droższą, John Deere'owską, to będę mógł sobie spokojnie i w kombajnie, i w tym starym ciągniku mieć wyświetlacz na przykład na stałe, nie będzie mi się chciało przenosić, i antenę sobie przenosić i kierownicę w tamtych maszynach, a w tym mam już przygotowanie, więc tylko wyłącznie sobie zaktywuję tutaj nawigację na tym ekranie, jeżeli będę chciał, jeżeli nie, będę sobie przenosił i antenę przenoszę i mam tutaj, bo jest przygotowanie do nawigacji, proszę bardzo, nie? Nawigacja jest, tylko czeka, żeby na sygnał, więc tak to wygląda, tak? Nie wiem, chyba podzielę na dwie części ten odcinek, bo będzie bardzo długi. Było bardzo dużo za, które mi się podobało. No też bardzo mi się podobało, tego nie mogę odmówić temu ciągnikowi, no jakość, tak? Co rozumiemy przez jakość? Dla jednych jakość to jest bezawaryjność, tak? A drugich, dla mnie bezawaryjność to jest bezawaryjność, a jakość to jest jakość materiałów, czy te materiały są dobre, czy są dobrze spasowane i tak dalej, i tak dalej. No jak na miłość boską ktoś ma powiedzieć, wsiadając do kabiny pierwszy raz ciągnika i powiedzieć, czy on jest bezawaryjny? No nie da się, jak się nie przepracuje ileś tam godzin, albo się kogoś nie zapyta, kto ma ten sam ciągnik od lat i użytkuje. Tak, no to jest pierwsza sprawa, a druga to jak siedziałem w tych ciągnikach, siedziałem i w New Hollandzie, i w Maxumie, i w tej Valtrze, i uważam, to też jest moja subiektywna, chcecie się zgadzać, to nie, ja nie mówię, że tak jest na 100%, to jest moja subiektywna ocena, czy wy macie inną, miejcie ją i nie piszę komentarzy jakichś tam potem, że ja nie wiem, reklamuję, nie reklamuję, ja nie mam nic z tego, że coś powiem o tym John Deere, czy nie. Według mnie on miał jakość najlepszą. Chodzi mi o jakość, czyli jakość tego plastiku. To, że ja jadąc tym ciągnikiem tutaj nic mi nie zapuka, nie zaczeszczy. Ta kabina jest według mnie największa. Valtra miała porównywalną albo taką samą nawet, ale jest większa niż w Maxumie i w T6. Te materiały są dużo lepsze według mnie. Ciągnik jest dużo masywniejszy, wygląda na solidniejszy i ma ramę. Tak? To jest kolejny taki dla mnie bardzo ważny. Mimo że jeszcze była tutaj kwestia, rozmawiałem z jednym chłopakiem, no katalogiem, no bo New Holland ma lepszy podnośnik z tyłu, ma większe DMC, jest dłuższy, no okej, to są dane katalogowe, absolutnie się z tym nie kłócę, tylko co mi z tego, że ja będę miał w New Hollandzie T6, który waży tam 5,5 tony, czy nawet niech waży już teraz 6, bo chyba jest jakaś aktualizacja, i będę miał z tyłu podnośnik 8 ton, no nie oszukujmy się, on nie będzie dźwigał takich tonaży, żeby mu te 6 ton, które ja mam tutaj, 6,2 tony, mu nie wystarczyło, bo ten ciągnik nie da rady po prostu, no. Zmieńcie moje zdanie, dajcie mi jakiś argument, dlaczego jestem w błędzie, bo wydaje mi się, że nie jestem akurat. Tutaj jestem w stanie podnieść tylko to, co naprawdę ten ciągnik jest w stanie i pociągnąć, i unieść, no bo przecież nie ma sensu tutaj, no wiecie, no zaczepiać mu sześcioskibowy próg, jak on tego nigdy nie będzie ciągał, ani zresztą nie podniesie, bo mu przód poderwie. No i ostatnia rzecz to była ta rama. Rama mi jakby Nie wiem, czy to jest racja, czy nie, to trzeba byłoby sprawdzić. No. Widziałem ciągniki bez ramy, które się złamały w pół. John Deere na ramie nie widziałem nigdy, żeby się złamał w pół. DMC ma co prawda niższe niż te bez ramy. To pytanie, czy osie wytrzymują. To jest... Nie chciałbym tego nigdy sprawdzać. Pozwólcie, że nie będę tego sprawdzał. No, po prostu tak jest. No ale... To, co ja tutaj mam i do moich maszyn, mi to wystarcza, więc... I zresztą ten ciągnik nie będzie miał nigdy większych maszyn, bo on nie jest na tyle duży, żeby mieć większe maszyny, więc... Wydaje mi się, że to jest wyszyte na miarę, czy tak jest, czy nie. To czas pokaże, jak przepracuję nim 10 lat i się nic większego nie będzie działo. Także chyba wyjaśniłem. Zabieram się za orkę, więc rzeczywiście to wspomaganie chodzi za głośno, znaczy za głośno, no po prostu chodzi, no słychać jak ona pracuje, tam gdzieś ta hydraulika gdzieś tam pracuje, no i tyle. Czy jeszcze jakąś taką, próbuję wyszukać coś, co mi się kojarzy, że to jest wadą w tym ciągniku, no ale tak jak mówię, wadą to już chyba raczej tutaj będą raczej awarie jakieś tutaj takie, które wyjdą w tym ciągniku. No bo to jest tak, jak człowiek wie co chciał i wie co kupił, to jest zadowolony, tak? Równie dobrze jak ktoś chce kupić Masseya Fergusona i akurat to, co ten Massey Ferguson mu oferował, to byłoby mu potrzebne, to też będzie zadowolony. No to na tej zasadzie to działa, tak? Najgorzej to kupić jest ciągnik w ciemno i potem narzekać, że ten nie spisuje się. No to chyba byłoby tyle, no. No może jeszcze z wad takich, które mógłbym... Z wad, to mimo, że tak mówiłem, że dla mnie tu nie ma problemu z ustawieniem tego monitora, tutaj dla mnie jest wszystko zrozumiałe, ten komputer działa tak jak ja sobie chcę. To co mi się nie podoba już, to sposób tutaj jakby uruchamiania tych sekwencji, na przykład jak jest jakiś teren taki mało wymagający, to tego się tak nie odczuwa, ale czasami u mnie no trzeba prawie że na postoju opuścić maszynę, a on ma jakieś takie zabezpieczenie, które jakiś programista wymyślił, że sekwencja się dopiero odpali jak jest minimalny ruch kół, więc ja zawsze muszę ten minimalnie ruszyć, no. Ale to takie wyszukiwanie już wad jest na siłę, więc to by było tyle, no. Nie będę więcej przedłużał o tym John Deere, więcej się nie będę rozpisywał. Jak będziecie mieli jakieś pytania, to ja z chęcią wam odpowiem. Na pewno chciałbym jeszcze nagrać jeden vlog, mnie to zainspirował film Upadłego Jelenia. Ostatni, który... Ja się tego domyślam dlaczego, ale nie będę ani mówił, ani tego komentował. No zniknął ten film z jego kanału, to mniejsza o to dlaczego on zniknął, ale on w tym filmie pokazywał, że jego ciągnik jest składany w Ameryce, a części są z całego świata i dlatego to wszystko nie działa, czy inaczej. Jestem ciekaw i chciałem zrobić takie porównanie, czy to jest tak tylko serią tą nową 5R, że tam jest sam Chinol i Indyjczyk i Meksykaniec, czy tak było już od dawna, tak? Sprawdzę ze swoim 5R, jak te czy mosty, czy ten tył, czy silnik jakiego z kraju pochodzenia i sobie to tam porównam i w 6R i w 5R, a może się nawet jeszcze pokuszę o kombajn z 93, no to byłoby ciekawe, tak? Jak na przestrzeni lat to się zmieniało. Jak będzie coś ciekawego, nagram to, ale jak będzie ciekawe to opublikuję, jak nie będzie ciekawe to nie opublikuję, bo po co? Albo może opublikuję tak czy siak, no to zobaczycie, że tu też może jest chińskie są mosty, na razie chodzi, no jak długo to się okaże. No, ja na pewno nie będę przed wami zatajał, że w tym ciągniku się nic nie dzieje, a co drugi rok jest serwis, tak? Generalny. Więc no to by było na tyle. Orze się pięknie z 20 stopni. Jutro będzie vlog z siewów. Ostatni dzień pogody. Zasiejemy tą grykę nieszczęsną. I to by było na tyle. No. Mam jeszcze dla Was małą niespodziankę, to będzie niespodzianka. No i chciałbym nagrać tego vloga, o którym mówiłem, więc tu będą dwie części, jeden pewnie część siania, jedna niespodzianka i sprawdzenie tych mostów, 5 vlogów, tak mi się wydaje, tak jest mój plan, chciałbym to zrobić. Jeśli mi się uda, to w tygodniu będzie co drugi dzień jakiś tam vlog. Także dajcie jakiś tam znać, co się podobało, jakieś możemy się opiniami wymienić. I raczej bym wolał, żebyście, jeżeli chodzi o opinię, to mam taki ciągnik, jestem zadowolony albo jestem niezadowolony. Nie chcę słyszeć, że kuzyn ma, albo wujek, albo sąsiad, kurczę, albo ciotka stryjeczna, albo jeszcze nie wiadomo kto jeszcze, tak? Także z pierwszej ręki to są zawsze najbardziej cenne opinie. Dobra, nie przedłużam. To już jest ostatni odcinek z dzisiaj. Jutro się widzimy przy siebie. Na razie, cześć.